Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się wiele talentów piłki nożnej, talentów, które na 100% będą często wykorzystywane w karierze w AFC 24. Dlatego dzisiaj nagrywam filmik o nowych talentach właśnie do kariery menadżera w sumie zawodnika też w AFC 24. Są to talenty, których nie było w FIFA 23, nie było wcześniej, albo były na chwilę, jak to jest z jednym zawodnikiem, to a właśnie w AFC 24 prawdopodobnie będą. Od razu mówię, że nie wszyscy będą od razu, od początku gry, no bo to też zależy od wieku i innych okoliczności, ale generalnie prawdopodobnie każdy z nich się pojawi, tylko po prostu nie od początku gry. No i zaczynamy nie bez przypadku od Vitora Roque. Jest to napastnik z rocznika 2005, grający jeszcze dla Atletico Paranaense. Dlaczego jeszcze? A mianowicie dlatego, bo został już kupiony w poprzednim okienku transferowym przez FC Barcelonę za 40 milionów plus bonusy. Wszystkie kwoty, które pojawiają się w tym odcinku, są z Transfermarkt. Rozliczyk w tym sezonie strzelił aż 18 goli we wszystkich rozgrywkach i jest uznawany za jeden z większych brazylijskich talentów. A więc jego potencjał na pewno będzie mega wysoki, overall również nie będzie niski, a jego wartość aktualnie to aż 32 miliony euro. Warto wspomnieć, że Vitor już w tak młodym wieku zadebiutował w dorosłej kadrze Brazylii. Jest to nie lada osiągnięcie, bo pewien inny Brazylijczyk, który też będzie w tym odcinku, jeszcze tego nie zrobił i nie zapowiada się, żeby to się szybko stało. Drugi zawodnik to Petar Radko, a więc zawodnik totalnie z innej strony świata. Jest to nowy nabytek RB Salzburg. Przyszedł w poprzednim okienku za 5 milionów euro z serbskiego TSC Baka Topola. No i w poprzednim sezonie strzelił aż 14 goli i do tego dołożył 5 asyst, a więc fajne liczby. No a w nowym klubie już strzelił pierwszego gola, a więc powoli fajnie dostosowuje się do składu. Jego potencjał przewiduje gdzieś na okolice 82, overall coś koło 66-7. Ciężko to przewidzieć, ale w każdym razie mniej więcej macie te widełki. Oczywiście, jeżeli zawodnik będzie strzelać dużo goli, no to pewnie po kilku update'ach może jego potencjał wynosić już nawet 84-5. Mason Greenwood. Tak, ten Mason Greenwood, znany chyba wszystkim, którzy oglądają ten film. Wychowany oczywiście Manchester United, zawieszony no przez długi okres, bo ostatni mecz w barwach Manchester United rozegrał 8 grudnia 2021 roku. Kupa czasu, sprawy sądowe, no ale wreszcie prawdopodobnie wróci do piłki, ale nie w barwach Czerwonych Diabłów. Oficjalnie jest to już potwierdzone, no chyba, że coś nagle się zmieni. W każdym razie Mason prawdopodobnie wróci do piłki w tym sezonie, ale właśnie w innym klubie. No i swoją drogą ciekawe w jakim. Ostatni raz jak był w FIFA to miał 79 overalla, potencjał aż 90, no a jego wartość wynosiła wtedy 50 milionów euro. Oczywiście nadal potencjał i overall będą wysokie, ale na pewno zaliczy downgrade, przewiduje coś koło 75 overalla, czyli jeszcze złota karta, ale tak wiecie, na styku. Na potencjał myślę, że nie będzie niższy niż te 84-85, bo to jest jednak nadal zawodnik po prostu ze sporym potencjałem. Czwarty zawodnik w tym odcinku, czyli Mateusz Franka, czyli nowy nabytek Crystal Palace, kupiony z Flamengo za aż 20 milionów euro. Nie jest to mała kwota, jak na Crystal Palace i talenty z Brazylii. Nie jest to też jakiś mega pewny zawodnik, a więc kwota jak najbardziej duża. 19-letni pomocnik gra na pozycji ofensywnej pomocnika, a jego liczby generalnie w poprzednim sezonie szału nie robiły, bo według Transfermarktu miał on 3 gole i 0 asyst. Potencjał przewiduje gdzieś tam na okolice 83-84, tak najczęściej ci Brazylijczycy mają, gdy przychodzą do Europy, do większych klubów. Na overall, no to myślę, że może gdzieś tam koło 70, wiecie, no ciężko powiedzieć to jakoś mega dokładnie, nie oglądam lig brazylijskiej, ale po małym researchu właśnie takie widełki tych statystyk. Carlos Forbes, no i moim zdaniem jeden z ciekawszych zawodników w tym odcinku, wychowany jak Manchester City, ale kupiony w tym oknie przez Ajax Amsterdam za aż 10 milionów euro. No i teraz uwaga, jego statystyki w poprzednim sezonie to jest po prostu jakaś miazga. W młodzieżówkach strzelił 29 goli i zaliczył 18 asyst tylko w 33 meczach. W tym jest oczywiście Premier League 2, a także Youth Champions League, a więc naprawdę totalnie mega statystyki. Jest oczywiście Liga Młodzieżowa, no ale nadal, wow. No taki wynik, więc overall też musi być niesamowity. Potencjał też, myślę, że na spokojnie potencjał może być powyżej 85-6, może nawet 87. No bo wiecie, zawodnik Ajaxu, mega dobre liczby. Wszystko zależy też od tego, jak się wprowadzi do klubu z Amsterdamu, ale generalnie zawodnik może być mega ciekawym talentem do kariery. Nathan, nowy obrońca Napoli, teoretycznie zastępca Kim In-jae. Oczywiście no, ciężko porównać jednego zawodnika do drugiego, trochę inny poziom, ale generalnie został kupiony właśnie w tym okienku z RB Bragantino, czyli z Brazylii, za 10 milionów euro. Nie jest on jakiś mega młody, ma on 22 lata, jest wart 5,5 miliona, chociaż mimo w sumie nie jakoś mega wysokiej wartości, to zdobył jakąś tam reputację w Brazylii i generalnie uznawany jest za dosyć solidnego obrońcę. Totalnie ciężko mi przewidzieć jego overall i potencjał. Myślę, że overall może się zakręcić koło tych 70,
Jeżeli będzie grał w Napoli, to może nawet 72-3 oczywiście. Przy tak młodych zawodnikach ten overall jest szybko updateowany, tak samo potencjał. No a potencjał myślę, że nie będzie jakoś mega wysoki, tylko coś koło 81-2 może. Kolejna brazylijska perełka, tym razem Endrick. No jest on oczywiście kupiony przez Real Madrid już jakiś czas temu za 37,5 miliona plus bonusy według oczywiście Transfermarkt. Endrick to napastnik warty 25 milionów euro, czyli trochę mniej niż Vitor Roque, ale za to jest o rok młodszy. Uznawany za spory talent, Brazylijczyk strzelił w tym sezonie 7 goli i zaliczył jedną asystę. Generalnie Endrick jest mega nahypowanym zawodnikiem, czy słusznie, czy nie, to już jest wasza opinia, ja nie będę o tym mówić, a więc w każdym razie przewiduję bardzo wysoki potencjał, myślę, że nawet okolice 88. Nie zdziwię się, jak to będzie 89 lub 90. W końcu to jest potężny transfer z Brazylii wykonany przez Real Madrid, także tutaj naprawdę przewiduję ogromny potencjał, no i to będzie perełka w EAFC 24. Angelo, Angelo, Gabriel, nie wiem jak to się czyta, w każdym razie jest to kolejny Brazylijczyk, tym razem grający w Anglii dla Chelsea. No dzisiaj tych Brazylijczyków sporo, ale tutaj mamy pewność, że oni w FIFA będą i że będą wyglądać całkiem solidnie. Grający dla Chelsea, ale nie do końca, bo został on wypożyczony do Strasburga po tym, jak Chelsea kupiło go za 15 milionów euro z Santosu. Prawy skrzydłowy zadebiutował już w barwach francuskiego klubu, no a w poprzednim sezonie w Brazylii zaliczył spektakularne 2 gole. I do tego dołożył jedną asystę. Overall mimo to szacuje na jakieś 70. W końcu w tym Strasburgu już gra od razu. Jednak Chelsea dało za niego dużo pieniędzy. Generalnie ci Brazylijczycy są często oceniani właśnie na okolice 70. Do tego coś koło tego. No a potencjał myślę, że koło 83-84 może. Coś w tym stylu. Noah Darwish, kolejny zawodnik Dumy Katalonii, kupiony w tym oknie transferowym. Nie jestem pewien, czy pojawi się w FIFA od razu, czy po czasie. W każdym razie wydaje mi się, że będzie. Jest to ciekawy zawodnik, dlatego go umieszczam. Jest to oczywiście Niemiec. Przyszedł z Freiburga za 2,5 miliona euro po indywidualnie dobrym Euro U17. No i przede wszystkim po tym, jak to Euro wygrał razem z kadrą Niemiec. No, gdzie był naprawdę ważnym elementem. Również w kadrze U17 bywał czasami kapitanem. A więc to też świadczy o zaufaniu do tej osoby. 16 lat tak jest uznawany za naprawdę duży talent, mimo że nie zadebiutował jeszcze w seniorskiej piłce. Overall przewiduje około 65, 64, 6, coś w tym stylu. No a potencjał myślę, że około 83. Raczej nie będzie ważnym elementem Barcelony. Myślę, że to raczej Barcelona B, ale tacy zawodnicy i tak pojawiają się w FIFA, a właściwie teraz już w EAFC 24. No i kolejna perełka katalońskiej piłki, a mianowicie Lamine Yamal, czyli według wielu spektakularny talent. Hiszpan zagrał już kilka spotkań w barwach Barcelony, były to naprawdę udane występy, bardzo obiecujące. No i dzięki temu jego pierwszą wartością na Transfermarkt było aż 25 milionów euro. Lamin również był niesamowity na Euro U17, gdzie w barwach Hiszpanii zaliczył 4 gole, co dało mu bycie królem strzelców ex aequo z kilkoma innymi zawodnikami. Warto też dodać, że Lamine Yamal jest o rok młodszy od Endricka, więc to tylko pokazuje po prostu o jakim wieku mówimy. To naprawdę są wręcz już no, dzieci. Andrei Santos, czyli kolejny zawodnik z Brazylii, kolejny zawodnik występujący w barwach londyńskiego klubu Chelsea. Jest to ostatni zawodnik na tej liście, no i przez jakiś czas był już w karierze FIFA 23, ale został on wtedy wypożyczony z powrotem do Brazylii i po prostu go usunięto. Miał on wtedy 70 overalla i 84 potencjału. No i właśnie to było bodajże 23 lutego, kiedy wszedł update i Andrei Santos został usunięty z bazy gry. Przewiduję podobne statystyki, raczej dużo się w stosunku jego potencjału i overallu nie zmieniło, więc tak jak mówiłem, 70 overalla około i coś koło 84 potencjału. Mam nadzieję, że przynajmniej Wam się spodobał, a przede wszystkim przydał, no bo EAFC już naprawdę niedługo wychodzi i już niedługo wszyscy będziemy grali w karierę właśnie w tej grze, w pierwszej edycji w historii EAFC 24. A więc co? Łapeczki w górę, subskrypcje, no i zapraszam też na mój drugi kanał Morbidutek i na strefę karier, czyli naszego Discorda. Link macie w opisie. Siemano.